We Włoszech trwają światowe kwalifikacje olimpijskie w boksie. Zanim na taki poziom wejdą zawodnicy, którzy rywalizują w Mistrzostwach Śląska w Bielsku-Białej, minie pewnie jeszcze trochę czasu. Rywalizacji, która trwa w sali szkoły podstawowej nr 37, przyglądał się Paweł Jędrusik. Walki bokserskie w Bielsku-Białej można oglądać od piątku do niedzieli. Na ostatni dzień przewidziane są finały. Przed nami dzisiaj chociażby 80 walk, jutro też 80 walk. 202 zawodników zgłoszonych, wszystkie kategorie wiekowe, a więc począwszy od młodzika, przez kadeta, juniora, kończąc na seniorze. Wszystkie kategorie również wagowe, no a do tego płcie, bo są i panie, i panowie. Wśród uczestników zawodów nie brakuje dzieci, które swoją przygodę z boksem rozpoczęły niedawno, ale pokochały ten sport. Boks jest trudnym sportem, aczkolwiek jest bardzo fajny. Na przykład ma pan ciężki dzień, bardzo fajnie pójść na trening i na przykład zrzucić z siebie, wylać te emocje na ringu. No, od 2 lat jest taka tendencja, którą zauważam, że ten boks się odradza, jest dużo młodzieży, dużo dzieci się garnie do sportu. Może nie wszystkie chcą ciężko pracować, ale zdarzają się jednostki, które naprawdę zasuwają. Mistrzostwa Śląska w boksie to także okazja do poszukiwania talentów, które przy odrobinie szczęścia i wielu latach ciężkiej pracy mogą w przyszłości stać się prawdziwymi zawodowcami. Tu jest przegląd wszystkich zawodników. Wiadomo, po to są mistrzostwa okręgowe, które eliminują tych takich niedoszkolonych, a ci dobrzy idą w górę. I występują w imprezach centralnych typu Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, grup wiekowych poszczególnych. Zawody można oglądać w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej.